Witamy. Q&A wraca po przerwie. Jesteśmy w Domu Kultury Polskiej. Ja nazywam się Agata Dorotko. I dzisiaj gościmy znaną na Wileńszczyźnie choreograf Justynę Suckiel, która prowadzi 11 zespołów. Sama tańczy w Sara Roma i w Lunar i również pracuje jako animatorka. Więc witamy Cię serdecznie u nas. Cześć Agata, wszystkich witam. Wiemy, że Twój każdy dzień jest połączony z tańcem, czy to prawda? Tak. I jak się ujawnił ten motyw tańca w Twoim życiu? Od czego się to rozpoczęło? Jak mama mówiła, rozpoczęło się to wszystko od tego, kiedy byłam zupełnie jeszcze mała, 11 miesięcy jeszcze w łóżeczku, tam biegałam sobie. I mama ciągle jednakowy taki serial oglądała. I wiesz, tak było ciekawe, że mama mówi, wiesz, Justyna, ja zawsze mówiłam, kiedy tylko rozpoczynał się ten serial, od razu ty tam prygala sobie zaczynała tańczyć, śpiewać tam, mówić coś. I już od razu ona mówiła, że już, no to już będzie była będąca tancerka. I wiesz, i to tak się zaczęło. Później oczywiście szkoła. W szkole zaczęłam też chodzić na różne kółka taneczne. Później jakoś jeszcze zaczęłam też na zgodę chodzić, ludowy zespół. I tam bardzo tak przejawiło się to wszystko, bo taniec dla mnie zawsze był bardzo ważnym takim. I ja tak bardzo do tego odpowiedzialnie podchodziłam. Ja po prostu bardzo lubiłam tańczyć. I to tak z wieku i do przodu, i do przodu, i do przodu. No to można liczyć, że sama doszłaś do tego tańca poprzez ten serial, czy nie? To naprawdę, bo nawet... Czy rodzice też tutaj odgrywają? Nie, wiesz jak było? Przychodzi pani do pierwszej klasy i mówi, no kto chce tańczyć? Ja chcę tańczyć. I tak było, wiesz, po takim, że mówię, tata, mama, ja poszłam na tańce, będę tańczyć, będę tancerka słynna, I co, rodzice na to? Rodzice, no, a ty wszystko już wiesz, tak, jak tam, co trzeba, który, kiedy, gdzie. Tak, wszystko już domówione, już wszystko zapisane, wszystko już zrobione. I to takie, wiesz, rodzice to takie byli... Jak przed faktem postawieni. No bo taka mała postawiła. Ale była taka odważna, to wiesz, to fajnie było. A dzisiaj jeszcze pod melodię tego serialu sobie tańczysz, czy nie? Ja już nawet nie pamiętam, jaki on, wiesz, nie wiem, nie pamiętam. No dobra, ale wiemy, że też teraz, nie? Prowadzisz aż 11 zespołów. Tak. Jak ty z tym wszystkim radzisz? Czy są to tylko dzieci, czy... Nie, to są dzieci od wieku... W przedszkolu to mam nawet 2-latek, którzy też tańczą. No wiesz, to tam taka rytmika. Z 2 lat do 50 na zumbę do mnie przychodzą i kobiety, i dziewczyny, i my tak fajnie sobie tańczymy. I to wiesz, nie na takim prostym poziomie, ale tam różne takie wiązanki choreograficzne, takie dosyć trudne. Ja nawet sama jestem takim pod wrażeniem, jak oni do tego odnoszą się, wiesz, tak pozytywnie, tak odważnie. Nawet mamy koncerty. Kobiety, dzieci, okej, a mężczyźni? Nie, u nas dyskryminacja mężczyzn. Nie, ale takie dzieci też chodzą, chłopaki do mnie. No, w jakich rejonach uczysz? W tym roku Soleczniki, Rudamina, Nowa Wilejka. Zaczekaj, ja wraz zapomnę jeszcze. Arkonia. To pół Litwy tańczy, nie? Tak. Tak, na 100%, bo w przyszłym roku jeszcze prowadziłam też w Szumsku, ale już niestety z takim małym okresem czasu, zawsze mi brak jego, to musiałam zrezygnować, niestety. Wiem, że dzisiaj też miałeś próby, jeszcze czekają koncerty, ale przyjechałeś do nas na wywiad. Tak, no, dzisiaj mój dzień taki. O 6 z rana obudziłam się. Ja zawsze obudzam się o 6 z rana, żeby wszystko zdążyć. I wtedy jadę, dzisiaj byłam w przedszkolu, miałam 2 próby, później zbrałam się, tutaj przyjechałam, później jeszcze jadę weselne pary uczyć, później jeszcze trzymam próby w Rukojniach, później jadę zbierać się do domu i mam 2 koncerty. A super. I jak te próby i koncerty wyglądają? Jak ty to wszystko zdążasz? Jak ty z tym wszystkim radzisz sobie? Najważniejsze to jest planowy czas. Kiedy jest wszystko zaplanowane, kiedy ty wiesz, że o takiej godzinie jest taka i taka próba, to po prostu rozliczasz czas na dojazd, rozliczasz czas na jakieś tam, nie wiem, przekąskę, gdzieś trzeba też zjeść obiad. I jakoś, kiedy wszystko splanowane, wszystko bardzo łatwo udaje się. Wiesz, ja zawsze mówię tak, czym więcej człowiek jest zajęty,
tym więcej on wszystko zdąży. Bo ci ludzie, którzy po prostu w domu siedzą i mówią, ja nic nie zdążę, ja nie rozumiem takich ludzi. Po prostu jest niesplanowany czas i po prostu na pewno nie ma chęci. A u mnie jest ogromna chęć. Czym więcej tych zespołów, tym taką, więcej. Taką dobrą cechę. Chcę przypomnieć naszym widzom, że również mogą zadać pytanie dla Justynki, dopóki prowadzimy rozmowę z Justynką. Więc oprócz pracy instruktora tanecznego, sama tańczysz w dwóch zespołach. Sara Roma i Lunar. Tak. Jak wygląda taniec nie od strony choreografa, a od strony tancerki? No wiesz, tancerką ja jestem, no tak można powiedzieć, od 5-6 lat. To wiesz, to ja jestem już przyzwyczajona. Ale kiedy ty jesteś tancerka, to więcej od siebie potrzebujesz. Wtedy ty musisz jako pokazać przykład, bo wszystko jedno, teraz jest Facebook, YouTube, wszyscy dzieci też mogą przyjść tam, wiesz, zobaczyć, jak ty tam tańczysz, zobaczyć różne wideo i kiedy to uczniowie powiedzą, pani, a ty tutaj masz blond, czy tam nie bardzo dobrze tańczyłeś, to dla mnie to by byłoby wstyd, dlatego ja zawsze staram się na wysokim poziomie, od całego serca, od całej duszy i z całą energią zawsze tańczyć. No, mnie jest taka jeszcze cecha, tak, że trzeba zawsze oddawać się siebie na 100%. U mnie każdy koncert ja oddaję się na 100%. Na repetycjach też. To wygląda tak samo prawie, nie? Nic się tak, nie zmienia. Wszystko to samo. Nawet jeszcze więcej, że ty musisz jeszcze lepiej tańczyć, lepiej. A tak to i tam fajnie. A jak tańczy się w Sara Roma z Romami? Bo tak wiemy, że to jest bardzo rytmiczny naród pod względem tańca. Ja nie wiem, Polacy też rytmiczny bardzo naród. Ja na przykład, wiesz co, dla mnie powiedzieli tak. No Justyna, wiesz, z twoim temperamentem, to jeszcze i każda cyganka może pozazdrościć. To wiesz, dla mnie to był bardzo dobry komplement. Tak. To ja nie wiem, dla mnie z nimi bardzo fajnie. No jak przyjaźnie się właśnie z Romanem? Pierwsza repetycja to było, wiesz, może 6 lat wstecz. No to już kawałek czasu. Tak. I pierwsza repetycja, my musieliśmy być 4 dziewczyny. Jednej zaczęła głowa boleć, druga tam jakoś nie mogła dojechać, trzecia jeszcze tam coś było i ja jedna jestem. I tutaj przyjeżdża 11 osób z zespołu i ja jedna. I oni jakby chcieli zobaczyć, która dziewczyna dla nich pasuje, żeby ich jakby casting taki. Wybory nie tak. było. I wiesz, i oni tylko mówią, my jakby chcemy, żeby u nas tańczyły dziewczyny, ja mówię, bez problem, to jakby może zatańczymy wtedy, dziewczyny ciebie pouczą cygańskich tańców, a ty powtórz. No ja nie wiem, jak u ciebie uda się, bo to specyficzne takie tańce, wiesz. No dlatego i pytam. Nie każdemu daje się, wiesz. Oni zaczęli mnie uczyć. Ja z pierwszego razu tam szybko, wiesz, jakoś myślę. Bardzo podobne na ludowe tańce, jakoś bardzo, wiesz, oni tylko patrzą, jak to mnie, to ty wszystko udajesz. Oni, no to ty trzeba na dwa, nie na raz, a na dwa. Ja mówię, dobrze, na drugą, tam troszkę inny troszkę rytm z tego, ale jakoś tam szybko mnie udało się i oni mówią, wiesz, Justyna, my jeszcze mamy tutaj takie wideo, czy ty by mogłaby z tego wideo zatańczyć? Ja mówię, no nie wiem, no spróbuję jakoś, może uda się, może nie wiem. Szybko zatańczyłam i jakoś wszystko było dobrze. Oni, wiesz, takie byli nawet pod wrażeniem, mówią, oj, ty nam bardzo pasujesz, bardzo fajnie, ty taka uśmiechnięta, zawsze taka pozytywna, taka wesoła. No i wiesz, jakoś tak bardzo dołączyłam się bardzo szybko. Ale tak w sumie... Jak się kontaktujesz z Romanami? Kontaktuję bardzo dobrze. Wszyscy jak bracia i siostry, wiesz. Każdy no właśnie się... słyszałam, że mówiła, że to jako druga rodzina. Tak, dla mnie to jest jako druga rodzina, bo każdy, my nawet kiedy na przykład jakiś okres nie ma koncertów, my wszystko jedno, jeden z drugim dzwoniamy się, spisujemy się ciągle. I nawet ja, jeżeli jakiś problem, czy coś, wiesz, jak bywa różne sytuacje, ja mogę śmiało zwracać się do nich. No. I to, wiesz, ja bardzo cieszę się, że mam takich osób. I wiesz, kiedy takie nastawienie na tych Romów jest takie negatywne, to dla mnie jest na odwrót. Ja w każdym narodzie mogę znaleźć jakieś dobre cechy, dobrych ludzi i to Sara Roma jest przykład tych dobrych ludzi. Wiemy również, że również pracujesz jako animatorka. Jak to wygląda
w tej sferze. To bardzo wesoło wygląda, bo ty musisz jakoś tak... Też z dziećmi, nie? Tak. Duża praca. Tak, z dziećmi, ale najczęściej to u nas bywają koncerty, wiesz, to takie noworoczne. Uh-huh. I kiedy ty musisz być zającem, klonem, tam księżniczko jakoś. Zarazem taki teatr. Tak, 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 właśnie. I ty musisz być zawsze pozytywna, zawsze uśmiechnięta. Zarażyć z tych dzieci tą taką, wiesz, noworoczną taką atmosferą. I to bywa taki, wiesz, taki czas, taki nadzwyczajny czas, bo to taki, wiesz, jak takie jakieś cuda, czary, mary dla tych dzieci, bo ty przychodzisz jako ten, nie wiem, klon i ty dla nich takie, oni patrzą i mówią, klon, to z tam krainy, tam świętego Mikołaja, to dla nich to takie ważne. Nawet, wiesz, była taka sytuacja wesoła bardzo. Nasz święty Mikołaj zachorował. Co robić? Świętego Mikołaja? I nie. Słuchaj, to było na tyle wesoło, że no, koleżanka moja, no ty wiesz, jestem ty wyższa ode mnie, to ty lepiej będziesz świętym Mikołajem. Ja mówię, no dobrze, co już robić? I wiesz, to taka broda, to ty i zapięte za uszy tutaj. I zaczęłam tańczyć i ona tak, wiesz, spadła. I ja tylko biorę i ta, ojojoj, tańczę sobie. Ale tak. Dzieci byli szczęśliwi. Tak, bardzo. I wiesz, same ciekawe było to, że mówią później, księżniczko, a dlaczego święty Mikołaj ciągle tutaj trzyma rękę? Oni mówią, ona mówi, jemu ząbki bolą. To na tyle było śmiesznie. No i oczywiście, kiedy te prezenty rozdajemy, tam święty Mikołaj rozdaje prezenty, no i chcemy fotografii. Jednej dziewczynki taka, no duża dziewczynka i mnie tak mama, op, na kolany. Ja, wiesz, takie, mnie ale tak Mikołaj. No ale święty Mikołaj, ale no co trzeba Mikołaj. Było coś robić. Ale to masz bardzo fajnych takich momentów i doświadczenia. Otrzymaliśmy pytanie od Aliny Stankiewicz. Czym jeszcze się zajmujesz w wolnym czasie i czy podoba ci się spędzać czas z dziećmi? Bardzo podoba się. No same rzeczy, ja zawsze jakoś wiedziałam, że ja będę z dziećmi pracować. Dla mnie najwięcej to podoba się. Ja czuję wtedy taki duch ten młodości, bo ty ciągle musisz być pozytywny. Ciągle ja zawsze jestem, jak moje dzieci mówią, w trendzie. W trendzie. Że ja zawsze wiem te same top kroki, bo oni zawsze mnie przychodzą, też pokazują. Ja zawsze jestem taka współczesna, bo dzieci są współczesne i tak, nie wiem, tak fajnie z nimi pracować. Wy nie wyobrażacie, wszyscy musicie pracować z dziećmi, bo to super. No, Alina jeszcze pyta, czym się zajmujesz w wolnym czasie, oprócz tańca? Tego wolnego czasu jest niezbyt dużo, ale ja lubię psychologiczne książki czytać. Też chodzę czasami na jogę, to mnie też bardzo tak... Imponuje to tak. Ciebie. Tak. To wiesz, po takiej aktywnej pracy to czasami trzeba troszeczkę... Wyrelaksować się. Tak. Później ja czasami staram się biegać z rana, to co 4 dni. Co 4 dni biegam z rana, no to sport też jako wolny czas. Ale w sumie tak, taniec najważniejszy. Ale pomimo tańca, ja mam do ciebie takie pytanie, czy interesują ci inne korzenia sztuki, takie jak śpiew i tak dalej? Bo wiemy, że chyba lubisz karaoke. Czas od czasu. Czasami. W gronie muzykantów to najbardziej lubię. I wiesz, mamy teraz, ja mam taką propozycję, bo to najlepsza pora, bo śpiew i taniec to nie są daleko jeden od ciebie. Chcesz, żeby je śpiewała? Tak. O Boże moje, dzisiaj u mnie głos? Nie bardzo dobrze. Ale ja dla ciebie pomogę. Mamy kilka takich bardzo znanych piosenek polskich. Chyba będzie to na ekranie widoczne. Śpiewamy razem. Boże, czego taka trudna piosenka? No tak. Zaraz, czekaj na raz, dwa, trzy i... Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych dni, tych, na które czekamy. Wiesz tę piosenkę? Nie. Polewamy się szampanem. A ty? Będzie zaraz razem chyba. Rozpędzona jak motocykl. No tego to ja nie znam.
Ja mogę potańczyć. Teraz to będzie. A, inne. O, to musisz znać. O Boże. Kochany, lecą drzewa jak dawniej kasztany. Wprost pod stopy par roześmiany. Jak rudy lecą gra, jak w noc, gdy w Maryjce rudy kasztan ci dałam i serce. A ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Agnieszka, już wiem, że tego nie jeszcze. Kiedy znałam? To już nie wyśpiewam też, nie? Jakoś... O Boże, jak szybko to! No, ale ja myślę, że super nam poszło. Że zauroczyliśmy tych naszych widzów naszym śpiewem. No nie wiem. I mamy ci takie pytanie od widzów płci męskiej. Czy masz w swoim życiu faceta? Nie. Nie masz? Wiesz, ale to nie problem, bo u nas jest tyle widzów, że zaraz możemy ci odnaleźć go. O jakim marzysz? To musi tańczyć na pewno. No tańczyć, czy go nauczysz go? To było plusem, chociażby żeby rytm odczuwał, to wiesz? A wysoki, później, niski, blady. No fajnie byłoby, że wysoki, ale nie mam takich, wiesz, kryteriów, że musi tam być takie oczy, tam takich fizycznych kryteriów. Dla mnie może więcej są kryteria ważne, takie więcej jak charakteru, żeby był taki odpowiedzialny, żeby trzymał się swojego słowa, żeby, no żeby dobrym człowiekiem był, bo wiesz... Ja bym kochał na pewno. Tak, i żeby... Też był takim, no wiesz, takim, żeby nie prowadził się jak cham. Wiesz, ja bardzo nie lubię chamów, bardzo. Widzowie, Justynka jeszcze jest do wyboru, więc nie zwlekajcie czasu. Mamy ci niespodziewane pytanie. Czy pamiętasz psa Jacka z dzieciństwa? Pamiętam. I czy oddał on w końcu ci ten smoczek? Opowiedz nam tą historię, jak to wszystko wyglądało, bo nie do końca tego wiem. Skąd wy wiecie? No, sekret tajemnica. Ale to moi rodzice tylko mogli wiedzieć to. No ale opowiedz tą historię. Czy oddał on ci ten smoczek, czy nie? No wiesz, ja już byłam taką dosyć, nie wiem, trzylatka miałam. To wiesz, trzylatka ze smoczkiem to już nie bardzo, wiesz. I mama mówi... No Justyna, no proszę, oddaj smoczek. Ja mówię, nie, wszystko. I później mówi mama, wszystko Jack zjadł. Zabrał twój smoczek. Wiesz, a ja taka byłam, no wiesz, myślę, jeżeli już prosić, to trzeba ładnie prosić. Wiesz, tam bez isteryki różnej. Bo to chyba był pies sąsiada. Tak, pies sąsiada. Ale on jakoś, wiesz, taki, on dosyć taki duży był, ale on dzieci bardzo tak lubił i ja zawsze do jego podchodziłam. Co ja tylko nie wyrabiałam z nim. I podchodzę, mówię, Czek, proszę, no, oddaj mój smoczek. I wiesz, i płaczę, stoję, oddaj smoczek. No i później on nie oddał oczywiście tego smoczka. Ten. A ja tak jego lubiłam. No widzowie. O tak i bywa. Tak bywa u nas w życiu, nie? Ale zapraszamy jeszcze do zadawania pytań. Wiesz co, mam teraz jeszcze jedną taką niespodziankę. Wasze niespodzianki mnie już trema prowadzają. Trema, nie? Wiesz, czy nie chcesz się do czegoś przyznać? Coś tam mi się zwaliło. Czy nie chcesz się do czegoś przyznać? O, to mój transport. No, może być transport, ale wiesz, wiemy, że w dzieciństwie jeszcze, jak byłaś mała, gdy mama prosiła ci przenieść miotłę, to nieważne, to czy trzeba było, czy nie, to zawsze wymiatałaś, zamiatałaś coś. Czy to prawda? To prawda. I czy to teraz do dziś dnia tak trwa? Wiesz, dla mnie zawsze jest tak. Nie wiem, na pewno, że moi rodzice mnie tak wychowali, że zawsze w domu musi być czysto. A osobiście, kiedy przychodzą goście,
To wiesz, to kiedy goście przychodzą, to trzeba zamieść wszystko, żeby byłoby sporządkowane, żeby wszystko ładnie było. To u mnie nawet i dotychczas jest ale tak. Ale też wiem, że jesteś bardzo osobą taką gościnną, bo jeszcze gdy nie rozmawiałaś, ale gdy byli goście, to talerze tam coś już ustawiałeś na stół, tak? Wiesz, ja zawsze mówię, że goście zawsze muszą być nakarmione. Że zawsze poczęstunek musi być na stole. I wtedy, no wtedy zawsze przy kawie, przy jakimś poczęstunku, zawsze ta rozmowa lepsza idzie. Zawsze no jakoś, nawet moje koleżanki bywają, kiedy mają rodziny czy coś. Tak, no to już można cały dzień żadnych obiadów tam nie jest, bo Justyna to nakarmi tak, że będzie bardzo fajnie. No ale jeszcze nie rozmawiałaś, a już to odczuwałaś, że tak musi być. Tak. Mamy pytanie od Krzysztofa Ziółkowskiego. Tańczysz tango? Wiesz, tańczyłam, raz powiem kiedy, 7 lat temu. Ale tańczysz. No tak. I gdzie to było te 7 lat temu? U nas było takie flamenko. Flamenko był taki oddział i później jeszcze razem tango. To my tam, to na flamenko, to na tango chodziliśmy. No i w później czasach studenckich też my mieliśmy, kiedy byli te promoginiszoki. Krzysztof, no ja tak myślę, chcę na pewno zatańczyć z Justyną. To... Zapraszam niech. Chcę cię zapytać. Ja myślę, jako taki prawdziwy choreograf, na pewno musisz wiedzieć i odpowiedzieć, jaki to jest taniec, nie? Gdy usłyszysz melodię. No, czy potrafisz? Spróbuję. Poradzisz? Spróbuję. No więc spróbujmy sobie? No, możemy. Makarena? Makarena. Super. Jeden jest. Pięćmy. Makarena. Aha. Ale oni źle tańczą. Oni źle tańczą? Siedzą, to się tańczy fajnie. Stańmy może sobie, nie? Dawaj. To twist. To zaraz klucz. Fajny, mi on bardzo podoba. Twist? Bardzo. Ale makarena źle tańczyli. Twist dobrze, nie? Ja chcę też taką sukienkę, jak u niej, bardzo ładna. Dawaj, wypożyczymy. I tak jakie? Single ladies, ale tego nie wiem. Musisz mi tego nauczyć. I oni tam robią tak. Fajne one. Jak na dyskotece. To mamy jaka tam, jeszcze tam, będzie? Nie. To ta, a selehe, da? Tak, bo nie wiem, jak to się kręci. Jak to tam się? Tam coś takiego było jeszcze. No. To w czasach, wiesz, to ja może... Kiedy to tańczyłaś ostatni raz? W 10 klasie może. Ile lat przeszło? Nie będę mówić. A selehe, ha. Co dalej? No, nie pasuje nam razem. Możesz za mną iść. Lambada, ta. A wiesz, możemy jak na weselu bywa, nie? Na weselu bywa, tak. No. A to fajna para, wiesz, dzieci? Z nas też bardzo fajna para, wiesz? Patrz, o co ja powiem? Tego ja nie wiem. To jest ten jakiś afrykański, cygańskie takie wiesz, te ruchy, to się brawi. Samba! Przepraszam. Nic się nie stało. Woda pomoże ci tańczyć. Ale super nam poszło, ja myślę. Uklon, uklon. Jak? Szkoda, oklasków nie ma. Już są. Tak. Wiesz, prawdziwy tancerz wychodzi ze sceny z oklaskami. My też z oklaskami. No, sobie potańczyliśmy, a czy wiem, że masz kochających rodziców, młodszą siostrę, czy też tańczą? Tak, Agata też tańczy w Sary Roma. Też od tak młodego wieku i z takim spontanicznym wypadkiem, wydarzeniem w Sary Roma? Bo ty tak spontanicznie. Nie, ona... Przyszła do nas, 2 lata ja byłam w Sary Roma, później nam była potrzebna tancerka, ja mówię, u mnie siostra jest superowa, geny, rozumiecie, geny jednakowe. To i ona też przyszła,
Bardzo fajnie też nam. Bardzo fajnie, kiedy ty masz siostry, które razem w jednym zespole. Ja bardzo lubię swoje siostry. Agata też. Takie piękne imię. Agata właśnie nam dzisiaj pomogła, zdradzę sekret. O, do kogo ja teraz będę? A pomimo tego, mam teraz też taką jedną małą zabawę. Prowadzisz aż 11 zespołów. No jeżeli... Ludzi jest bardzo dużo. Ile jest ludzi? Tygodniowo? Tygodniowo? Z 11 no, zespołów. 300 może. 300. To ja teraz sobie proponuję tak przekazać im pozdrowienia, ale wiesz w jaki sposób? Za określony czas, wymieniając ich imiona. Mogą być nazwy zespołów, imiona i tak po prostu przekażemy pozdrowienia za określony czas. To może tylko imiona będę, dobra? Dobra. Ile mamy czasu? Mamy czas czołówki, no już się rozpoczęło. Wszystko? Tak. Agata, Damian, Lukrecja, Karina, Greta, Jowita, Artur, Andrzej, Edgar, Monika, później Sandra. Boże, jak to trudno wspominać wszystko. Jeszcze. Damian, Krzysztof. Teraz powiem. Gabriele, bo ich bardzo dużo. Emilia, Kamila. Jakich jeszcze imiona? Koniec, przekazaliśmy zarówno pozdrowienia. Ich bardzo mamy dużo. Mamy brawo. Jeszcze mamy taki komentarz od Jarosława Michalkiewicza. Brawo dziewczynki, dobry nastrój po obiedzie. Widzisz? My nie mieliśmy obiadu. My nie, ale komuś sprawiliśmy dobry obiad. I też wiem, że uczestniczyłaś kiedyś w Dziewczyna Kuriera Wileńskiego Miss Polka Litwy. Tak. Jako uczestniczka, jako choreograf, no jak to wyglądało tak w skórze dziewczyny, która uczestniczy w tym konkursie? Bo otrzymałaś, wiem, pierwszą wicemis nagrodę, Miss Publiczności tak. I... Miss Telewizji. Miss Telewizji. Czym tak zauroczyłaś tych widzów? Ja nie wiem. Wiesz, dla mnie to najważniejsze było... Na pewno te miano, takie Miss Publiczność, to dla mnie najważniejsze było. Bo wiesz, kiedy publika ocenia ciebie, to jest najważniejsze. Bo wiesz, mnie było 17 lat wtedy, ja już tak odczuwałem, że ja mogę nie utrzymać tego pierwszego miejsca. No bo wiesz, tam jakby jeżeli ja chcę, no, wiesz, na Miss Polonie, to trzeba mieć 18 lat. To ja tak odczuwałem, że tego pierwszego miejsca nie utrzymam, ale... I zawsze mówiłam tak, jeżeli utrzymam Miss Publiczność, to będę sama najszczęśliwiejsza miska. Miska. A czym zauroczyłaś? Też tańczyłaś? Tak, tańczyłam. To takie było... Opowiadaj, bo tam słyszałam, że to było że była ciekawa historia. To było takie, wiesz... To tylko ja mogę tak przemyśleć. Ja rozumiem, że to tylko ja tak mogę przemyśleć. To wiesz, taka była historia Kopciuszka, współczesnym wykonaniu. Co ja tylko tam nie robiłam. Tam i świece na głowie były. Później takie skrzydła były. Wiem, że gdy byłaś aniołem, to coś tam się wydarzyło na tak, tej scenie. Tak, to wiesz, tam skrzydła były takie. I ja tam tańczę. I oni takie byli dosyć długie. Ja tylko i upadłam. I zaczęłam sobie tam na podłodze robić, żeby tylko, wiesz, jakoś na to... żeby nie byłoby widać nic tego. I później moja mama podchodzi, mówi, Justyna, a ty tam coś źle było, czy nie? Ja mówię, nie, mama, nie. A, no to dobrze, ja takie pomyślałam. Agata Suckiel przekazuje pozdrowienie siostrze, więc też możemy przekazać. Agata. I mamy pytanie od Piotra Andrzejewskiego. Tak. Podejrzewam, że masz występy także na imprezach. Co sądzisz o dzisiejszych trendach organizowania imprez, a mianowicie wesel i tak dalej? Czy zauważalne jest oddalenie się od tradycji? Fakt. 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 Naprawdę oddalony. Całe wesele jest też takie, ja nie wiem, takie oddalone od tradycji, bo tych, w sumie tych tradycji nie ma teraz. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo żal taki. Przykre, smutne trochę. Tak. Bo jest tylko kilka takich tradycji, tam jeszcze może chleb, sól, tam i to może już nie ma nawet takiego.
Teraz już wszystko bardzo nowocześnie, bardzo, bardzo. Na wielu weselach tańczysz, tak? Z zespołem Lunar chyba. Tak, tak. Sara Roma też występujemy. W sumie w takim tym weselnym biznesie to jestem już 12 rok. Oho. No to wyobrażasz sobie, ile tych wesel było. To musisz zauważyć zmiany na imprezach. I szkoda. Bo ja to lubię, tradycje. Ja takie wszystko, że byłoby to... No, ale... I w tym roku miałam bardzo dużo par takich, które tańczyli u mnie. To też, wiesz, tam zaczynasz dyskutować, jak u was to będzie wszystko. To wszystkie bardzo jakoś skromnie, albo już takie ogromne wesele, gdzie wszystko tam super wow, tam golębie, tam różne, no, na tyle już przesadzają. To tak za 12 lat już na ilu weselach sobie? Ja nie wyobrażam. Tysięcy już. I też w różnych miejscach, tak? Na pewno. Tak. W całej Litwie jeździmy. Ale w sumie to taki wileński rejon ten. Ale w sumie na weselach też jest wesoło. Tylko czasami ludzie za dużo piją alkohol. Takie wesele. Takie. Takie. Ja nie używam alkoholu, ja zupełnie nie używam alkoholu i ja by swoje wesele robiła bez alkoholu. A jak goście? No jeżeli oni przyjdą do mnie. Nie wiem, oczywiście zobaczymy. A powracając do Miss, byłaś jako uczestniczka, wszystko się udało, otrzymałaś tą pierwszą wicemis publiczności telewizji. A jak to wyglądało od strony choreografa? Kiedy? W przeszłym roku byłam. Tak, bo w tego roku jeszcze nie ma. To ciebie trzeba pytać. Nie, ale to ja jestem jako uczestniczka, to od strony choreografa. Było trudno. Było trudno nie w samej pracy, a trudno było nie zawieść wszystkich organizatorów i tych, którzy tyle lat już pracowali nad tym. To Renata, Teresa i... Wszystko było takim na dobrym poziomie zawsze. I kiedy ty przychodzisz nowy człowiek i musisz też ten poziom trzymać. Bo ja pamiętam, że bardzo się starałaś dla nas i dla wszystkich. Ja zawsze staram się. Jeżeli już biorę się, to wtedy już na 100% wszystko udaje się. U mnie nie ma takiego, że tam przez palce patrzę, jak uda się, to uda się. Ja przeżywam za każdych. Ja za każdą dziewczyną wtedy na tyle na tej górze stoję i o Boże, żeby wszystko tylko dobrze było. Zawsze tak było. Zawsze, za każdych dzieci, za wszystkich. Ja bardzo przeżywam i chcę, żeby wszystko było. Dlatego wszystko się i udaje, bo wiem, że z zespołami wiele... Jesteście laureatami wielu konkursów. Macie wiele nagród. No tak. Bo jak zajrzysz na Facebooka po konkursach, to jest Tyna Suckiel i zespół ma pierwsze miejsce. Ale to jest tylko moich 50%. Wszystko pozostałe to są dzieci. Ja nie wychodzę na scenę i nie tańczę. To tańczą oni i to zasługa ich na pewno. Większe nawet niż moje. O, mamy pytanie od Jarosława Leśniewskiego. Raczej taki komplement dla ciebie. Pozdrowienia z Rukoń, super tancerka. Rukojnie, cześć! I mamy pytanie od Artura Armackiego. Czy masz swoją muzę taneczną? Jako tancerka. Wiesz, każdego wieku ja miałam jakąś muzę oddzielnie. Kiedy byłam jeszcze może... Opowiedz nam o tych muzach, kto to był. Pierwsza taka była, no oczywiście każdy choreograf, który mnie uczył, ale tak, jeżeli takich dopełniających, to była jedna taka, Jessica Alba. I ona występowała, ona miała taki film, ja nie wiem, Honey. Jak ktoś chce zobaczyć, to bardzo dobry film. I ja jego oglądałam. Nie wiem, może 20-30 razy, non-stop. Ona na tyle mnie tak, wiesz, motywowała, ona taka była super dobra tancerka, że ja mówię, chciałam taka sama być dobra tancerka, chcę tak pięknie tańczyć jak ona i ona taka była, taka bardzo fajna. A teraz kto jest? A teraz? Twoją muzą. Teraz jest. Więcej nie tancerze, a ludzie. Choreografowie, którzy na przykład tam wystawiają swoje występy.
to z litewskich Gaudry jest taka bardzo, bardzo taka słynna i dobre takie kompozycje ma. Także mnie podoba się oczywiście Todes. Wszystkie ich kompozycje. W sumie jest różnych. Też nie wiem, nawet nie wspomnę. Michael Jackson. Jeszcze tutaj rozmawiając o choreografii, mamy pytanie od Tomka Karazo. Czy choreograf ma sam bardzo dobrze tańczyć? W sumie nie. W sumie, jeżeli tak na ogół zobaczyć, to nie musi dobrze tańczyć, ale musi bardzo, wiesz, żeby dotarło do dzieci, co on chce od nich. Bo w sumie bywa tak, że bardzo dobry tańcerz i on nie umie zupełnie z dziećmi pracować, zupełnie nie umie. I bywa tak, że nawet on wyjaśnia, pokazuje, super, wow, pokazuje, a dzieci patrzą i nic nie rozumieją. To w sumie na ogół mogę powiedzieć, że nie musi być super tancerzem, ale to oczywiście ogromny plus, bo kiedy dzieci patrzą, że twój choreograf tak pięknie tańczy, oni też motywują się i to jest jako też motywator jeden. Wspominając dzieci, mamy od widza taki też komplement i pozdrowienia. Paulina przekazuje pozdrowienia z Solecznik od grupy Smile. Smile, cześć. Kiedy jedziesz w Soleczniki? W Soleczniki wtorki, czwartki. Wtorki, czwartki. I ta grupa Smile, to my już w sumie zaczęliśmy z 11 września i wczoraj już mamy cały taniec. Idealnie, prawie tam już. Gdzie go pokażesz? I 17 listopada już, 16 listopada jedziemy już na konkurs taki republikański, to będziemy tam występować, to wszystkie podtrzymajcie nas. Będziemy trzymali kciuki. Dziękuję. Więc być może przy okazji chcesz powiedzieć coś naszym widzom, jakieś swoje motto. Życiowe, codzienne. Jasne. Życiowe, codzienne? Tak, mam jedno. Nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. O. To dla mnie to jest takie, wiesz, takie pozytywne motto. I ciągle, jak coś się staje nie tak, jak ja myślę, to ciągle jego powtarzam i na samej rzeczy tak na dobre i wychodzi. Dlaczego jeszcze, co chcę powiedzieć, to też jeden z przykładów takich, to w 5 klasie chciałam chciałam iść do muzycznej szkoły, na skrzypcach grać. I oczywiście 11 lat już jestem za dużą, wiesz tam. I mówią, no jest tylko akordeon. Ja i akordeon? To zupełnie dwie barykady różne. I wiesz, jeżeli nie akordeon, to może nawet nie byłoby Sary Romy. Nie byłoby studium taneczne w Nowej Wilejce. Właśnie, masz swoje studium. Kiedy otworzyłeś? Rok temu, tak. I to był to moje marzenie. To moje było marzenie z dzieciństwa. Ja tak chciałam, wiesz, żeby mieć taki dom, bo na samym rzeczy to u nas jest nawet nie studium taneczne, to jest dom taneczny. Dom. Bo tam wszyscy ludzie przychodzą i mówią, jak u was fajnie, tutaj herbatka, tutaj tak miętko, tutaj poduszeczki, wszędzie tak. Wiesz, ja bardzo lubię jeszcze zrobić tak, żeby wszystko, wszystkim by było bardzo fajnie być w takim otoczeniu. To ja myślę, że u mnie udało się. Bardzo super, fajnie. To możesz jeszcze tak coś... To wszystkie przychodźcie do Wilejki tańczyć. Zaproszenie mamy. No tak. Więc Justynko, ślicznie ci dziękujemy dzisiaj za dzisiejszą rozmowę. Już wszystko? Tak szybko przebiegł ten czas, tak, nie? Tak, bardzo. Życzymy ci nowych sukcesów w sferze choreografa, tancerki, jak i w Sara Roma, w Lunar. Widzą tak sobie... Przypomnę, nie? Że Justynka jeszcze do wyboru i mężczyźni, nie zwlekajcie czas. Dziękujemy ci ślicznie, życzymy ci udanego weekendu, bo dzisiaj już jest piątek. A naszych widzów zapraszamy na kolejny program Q&A za 2 tygodnie.